dobry. A w sumie raczej będę powiedzieć dobry wieczór, bo to już jest prawie 24. Można powiedzieć, że wróciłem po mojej przerwie. Tak jak wspomniałem pod jednym z filmów w komentarzu, powracają vlogi. Właśnie zjeżdżamy do zajezdni. Z linii 84. Generalnie miało być nagranie w trochę innej formie, nagrywane nową kamerą. Niestety mój uchwyt nie bardzo, że tak powiem, się spisywał. Koniec końców, na końcu jeszcze się rozsypał do końca, więc no niestety jest na razie w tej formie. Być może następny już będzie nagrany po nowemu. Ale nie o tym zbytnio chciałem mówić. Sprzedaż biletów. Jak większość osób wie, my, kierowcy, tego nie robimy. Mamy w większej części autobusów biletomaty. Niestety są one tylko na monety. Tylko na monety. A szkoda, bo ja wiem sam osobiście, że no ja za bardzo ich ze sobą nie noszę. A ludzie bilety kupować mimo wszystko chcą. Właśnie. Do czego zmierzę? Przykłady na przykład z dnia dzisiejszego, linia 84, kursy do nowego ZOO po południu. No to wiadomo, z tego nowego ZOO wysypują się całe rodziny. I to nie tylko miejscowi, ale też często przyjezdni z innych miast i tak dalej. No i uderzają co chwilę do kierowcy, że chcą kupić bilet. No i robi się problem, bo tak, my tych biletów nie mamy i nie sprzedajemy. Tak jak w moim przypadku, również nie mam biletomatu w autobusie. A ma, jakby tego by mało, tam chyba w okolicy nowego ZOO również nie ma żadnego biletomatu, aby ten bilet kupić. I co zrobić w tej sytuacji? No co zrobić? Są trzy wyjścia. W sumie nawet cztery. Wsiąść i jechać na gapę, czego nie polecam. Poczekać na linię turystyczną numer 100. Która też dojeżdża nowego ZOO i jedzie tutaj do, no na pewno do Ronda Śródki, jedzie po tej samej trasie.
Trzecie wyjście. Pójście na kolejkę Maltankę. Która też swoje kosztuje. Nie wiem, prawdę mówiąc, jak w przypadku setki, ale tam ceny są chyba podobne co do Maltanki. No i czwarte wyjście. Pójście na pieszo, w stronę Śródki. No jest to spory kawałek, nie będę stwierdził, że nie. Idąc wzdłuż jeziora chyba za 3 km. No więc ja sobie na przykład nie uważam iść z małym dzieckiem, które po wycieczce po zoo jeszcze będzie szło. Ale często pasażerowie się pytają, i co ja mam teraz zrobić? No, zrobić coś z tych czterech punktów, no ewentualnie jeszcze pozostaje taksówkę. Nie wiem, jak dla mnie tam powinien stać jakikolwiek biletomat. No bo to wiadomo, no... Nie każdy zawsze pomyśli tyle naprzód, aby ten bilet sobie kupić. Bo często ludzie wychodzą z założenia, że kupią bilet do kierowcy. No i tu się ten pojawia problem. Ja osobiście się muszę przyznać, że cieszę z tego, że nie muszę sprzedawać biletów. Być może też jest powód, dlaczego nie chciałbym zbytnio jeździć u przewodników podmiejskich, gdzie jednak te bilety trzeba sprzedawać. Ktoś by się mógł zapytać, dlaczego? No, dlaczego? Prawdę mówiąc, sam nie wiem. Ja powiedziałbym, że nie lubię obracać się nie swoimi pieniędzmi, że się tak wyrażę. No to chyba byłby w sumie taki główny powód. Wiadomo, no, zawsze jest w chwili obecnej tak, że tych biletów nie mamy. No. Jest to dla nas wygodniej, no bo nie ma tego problemu. Ale to jest przykład tylko nowego z linii 84, a takich sytuacji jest więcej. Inny przykład. Linia 911 w Biedrusku. 348 w tamtych rejonach i jedzie autobus, który nie ma też biletomatu. Na miejscu nie da się kupić święto jakiegokolwiek biletu. No i co teraz? Ktoś, kto nie ma karty PK, no ma problem. Albo jedzie na gapę, albo nie jedzie wcale. Tak więc no... Są to problemy, których raczej się nie rozwiąże. No, szkoda. Ale tak mówię, no tamte przypadki inne to są akurat nie tak często spotykane, aczkolwiek tutaj, jeśli chodzi o 84 i nowe zoo, no ten problem powinien zostać w jakimś tam stopniu rozwiązany, no bo to na pewno ułatwiłoby życie wszystkim. To tak krótko, jesteśmy na zajezdni. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.